Hej, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się wykorzystywaniem telefonu z Androidem jako routera do internetu z sieci komórkowej, na przykładzie sieci Aero 2. Czyli tak po ludzku użyjemy telefonu jako routera i modemu, by korzystać bezprzewodowo z sieci Aero 2 na naszym laptopie, czy też komputerze z jakimś innym z Wi-Fi. Ok, mamy znów mój Samsung Galaxy Young. Zobaczmy, jak to zrobić. Oczywiście mamy włączony tutaj internet Aero 2. Przechodzimy do menu, ustawienia, do więcej ustawień i udostępnianie internetu. I możemy tutaj udostępnić przez Wi-Fi, czym my się w tym poradniku zajmiemy. Możemy jako USB, czyli podłączymy kabel do komputera i możemy korzystać z internetu, albo router Bluetooth. Użyjemy oczywiście, jak już mówiłem, najprostszej opcji, czyli router Wi-Fi. Włączamy włączanie routera Wi-Fi. Udostępnianie internetu, pojawiła nam się taka niebieska ikonka. Odpalamy i klikamy konfiguruj. I tutaj SSID. Jest SSID. Wpisujemy tak, jak nam się podoba, cokolwiek. Na przykład, nie wiem. No, może tak będzie mi lepiej pisać. Wi-Fi Aero 2. Tak nasza sieć się będzie nazywała. O, tam są OK. I mamy taką nazwę. I bezpieczeństwo. Możemy mieć sieć otwartą lub szyfrowaną kluczem WPA PSK albo WPA 2 PSK. Jednakże ja tutaj nie potrzebuję tak zabezpieczać tej sieci, gdyż mam tutaj w Aero 2 nieograniczoną transmisję. Nie mam jakichś ograniczeń w tym internecie. Także zostawię otwartą, żeby każdy mógł w domu z tego korzystać. I klikamy zapisz. I włączanie routera Wi-Fi oczywiście. I zobaczcie, że to już wszystko. To już wszystko. Teraz przejdziemy do pulpitu Windows i zobaczycie, jak połączyć się z tym routerem. No i okej, jesteśmy na pulpicie. Zobaczcie, tu w prawym dolnym rogu mamy ikonkę takiego słoneczka, niepołączone, dostępne są połączenia. Kliknijmy. Mam oczywiście dwa połączenia. Nostrada 615, czyli sieć, z której na co dzień korzystam. I sieć, którą ustawiliśmy, Wi-Fi Aero 2, czyli ta sieć z naszego wirtualnego routera w Androidzie. Klikamy oczywiście i klikamy. Jeżeli chcemy się łączyć automatycznie, klikamy tutaj. Jeżeli nie, to klikamy po prostu połącz. I zobaczmy, że już mamy dostęp do internetu. Sprzężono. O, brak dostępu. Telefon stracił zasięg, ale już jest wszystko ok. Wi-Fi Aero 2, sieć domowa, jak tu sobie ustawiłem. Wy jak chcecie. I ok. I to wszystko. Słuchajcie, mamy dostęp do internetu. Wszystko połączono. Wszystko działa. Myślę, że w tym filmie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego razu i hej!